Cześć, witam wszystkich w drugiej części poradnika podstawowego do gry DCS dotyczącego samolotu Su-25T. W pierwszej części poradnika omówiłem podstawowe zagadnienia teoretyczne, takie jak rodzaje prędkości, wysokości, co to jest kąt natarcia i dlaczego samolot lata. Przedstawiłem Wam również rozmieszczenie przyrządów pokładowych w kokpicie, omówiłem ich wskazania oraz odczyty w praktyce. A dziś jest Wasz wielki dzień, w którym to zasiądziecie za starami samolotu. Ale zaraz, pewnie powiecie, kurczę, ja już mam tym startować i nawet nie wiem, o co w tym chodzi. No, wcale się nie dziwię i spokojnie, nie martwcie się, zrobimy to tak, jakby to było w realu. Czyli pierwsze starty lądowania wykona za nas instruktor, a my będziemy starali się zapanować nad maszyną na bezpiecznej wysokości, ucząc się wyważania samolotu, zakrętów, technik wznoszenia, zniżania i konfiguracji samolotu. Niestety, z przyczyn technicznych nie będę mógł z Wami zasiąść za starami jako instruktor i przejąć samolot, gdy już nabroicie, lecz pokażę Wam, jak po trochu zrobić sobie misję w Mission Editorze oraz jak ćwiczyć omawiane przeze mnie zagadnienia. Sporo ludzi pewnie powie, że ale ja już potrafię latać, udaje się przeżyć start i lądowanie, samolot jakoś tam leci, ale to, że coś nam się udaje, nie oznacza, że wykonujemy to prawidłowo i ze sztuką. A nabranie złych nawyków będzie się później mściło w późniejszej rozgrywce, gdzie będziemy tracić cenne sekundy na obsługę samolotu, zamiast skupić się na walce z wrogiem. Tak więc opanowanie tych umiejętności pozwoli na szybkie wyrównanie Wam lotu po zakończonych manewrach, wykonać prawidłowe starty, lądowania, utrzymać się w formacji, czy też na skuteczne operowanie w wysokości bliskiej ziemi, co latając samolotem szturmowym jest raczej na dziennym porządku. Oraz ułatwi Wam to prowadzenie ognia z rakiet oraz z rakiet niekierowanych oraz działka. Tak więc pokażę Wam kilka przykładów, w których to wiemy, o co chodzi, albo nie wiemy, o co chodzi. Tak mniej więcej takie podstawowe błędy, jakie możemy zaobserwować. Na przykład zobaczcie tutaj, samolot jakoś tam leci, widać, że pilot ma problemy z utrzymaniem podstawowych parametrów lotu, jak wysokość, prędkość oraz problemy z wytrzymywaniem, a popełniają przy tym podstawowe błędy pilotażu, samolot cóż to opada, bądź się wznosi oraz zmienia prędkość powietrzną. To samo mamy tutaj, podczas wykonywania zakrętu samolot ma problemy z utrzymaniem wysokości, maszyna opada, a wskutek tego rośnie prędkość powietrzna i generuje to nam dalsze problemy z utrzymaniem maszyny na wyznaczonej trasie. Jeżeli już macie troszeczkę wprawy, to dobrze wykonane trymowanie i wyważenie samolotu powinno Wam zająć na max do 10 sekund. Tutaj właśnie widzimy przykład, gdzie chcemy wyrównać się na wysokości 3 km. Dobijamy do tej wysokości. Zacznę wyrównać się na samolotu na horyzont, jednocześnie będę zmieniał ustawienia przepustnicy, tak żeby utrzymać prędkość powietrzną na tym samym poziomie i nie powinno to mi zająć zbyt dużo czasu. Tak więc już się dorównałem po zakręcie i już dorównuję samolot na wyznaczoną wysokość, delikatne jeszcze korekty na trymerze i chodzi o to, żeby tak samolot wyrównać, żeby przyrządy takie jak prędkość, wznoszenie i wysokość nie ulegały zmianie, zostały zabetonowane. Tak właśnie widzicie teraz, o tutaj. I już samolot jest wytrymowany i możemy spokojnie się już teraz nawet utrzymywać z formacji i kontynuować przelot dalej. A dobre przeprowadzone przetrymowanie umożliwi Wam również sprawne manewrowanie na wysokościach bliskiej Ziemi. Jak właśnie widzicie to tutaj. Będziecie się przez swoje kariery w DCS-ie dosyć często chować za drzewami, za górkami, za lasami, domami i budynkami, bo to zapewni Wam przetrwanie bądź prześliźnięcie się w tereny, lepsze tereny wroga. Tak więc widzicie, tutaj mam samolot bardzo dobrze wytrybowany,
Pilotuje się go bardzo przyjemnie, mogę zejść spokojnie na bardzo niski pułap poniżej korony, wysokości korony drzew. Nie sprawia on praktycznie żadnych problemów w pilotażu. Możemy spokojnie tutaj manewrować między drzewami wręcz nawet. I jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie. Jeżeli tak wam będzie wam się udawało latać między drzewami, tak po prostu samolot nie będzie wam skakał góra-dół, tylko będzie po prostu szedł jak po szynach, to znaczy, że no już jesteście wprawionymi pilotami. Tutaj bardzo fajny przesmyk mi się udało czmychnąć między drzewkami. Jak takie coś już będziecie robić, to znaczy, że już jest git, już jesteście wprawionymi pilotami boja. Tak więc jak nauczycie się już tak trymować samolot i panować nad nim, będziecie też tak utrzymywać się w formacji jak tutaj. Bez problemów, może bardzo blisko podejść, uważając tylko na wake turbulence. Można się nieźle przejechać. Dobrze wyważony samolot już w warunkach bojowych, te umiejętności wam się bardzo przydadzą podczas prowadzenia ognia z rakiet niekierowanych, jak i karabinu maszynowego. Jak widzicie, samolot dobrze jest wytrymowany, nie rzuca nim góra-dół, nie muszę z nim mocno walczyć. Szukam tylko celu i staram się zadać przeciwnikowi jak największe straty, jak największe zniszczenia, jednocześnie wyprowadzając ucieczkę tuż nad koronami drzew, uciekając tak nisko, jak tylko się da, bo im szybciej znikniemy z pola widzenia przeciwnikowi, tym będziemy szybciej bezpieczni, bo przeciwnik już nas nie będzie widział, także ucieczka do góry absolutnie tutaj nie jest wskazana. No dobra, pokazałem wam takie podstawowe błędy i prosty, co się po prostu powinno, jak to co powinno mniej więcej wyglądać. Teraz przejdziemy już do poradnika. Tak więc opracowanie tych umiejętności pozwoli wam czerpać z gry pełną przyjemność i skupić się na walce z wrogiem, a nie z własnym samolotem, jak już wspomniałem wcześniej. I na początek tutoriala pokażę wam, z jakich klawiszy będziemy dzisiaj korzystać i co należy na ten moment skonfigurować. Ustawienia opcji DCS oraz niezbędnych na dzisiaj klawiszy. Opcje DCS co do grafiki ustawione mam mniej więcej w ten sposób, do każdego to już indywidualne preferencje i możliwości komputera. Podpowiem, że hit blur zżera od cholery, więc warto się nad tym zastanowić. Controls omówimy za chwilkę. Gameplay, wciskamy klawisz Simulation, dokonujemy kilku modyfikacji. Ważne jest, aby zaznaczyć Avionics Language na English, ponieważ w samolotach radzieckich oraz chińskich będziemy mieli po prostu kokpit w ich narodowym języku, czyli albo chińskim, albo radzieckim. Jeżeli ktoś się niezbytnio jest ogarnięty w języku chińskim, nie lubi chińskich znaczków, to polecam zaznaczyć język Avionics Language na English, żeby mieć to w anglojęzycznych znakach. Łatwiej się wówczas połapać, co od czego jest, co mamy włączone, co nie. Opcje różne, tu można sobie poznaczać to w ten sposób. Opcje audio, indywidualne preferencje, można coś tutaj sobie pozgapiać ode mnie. Opcje specjalne, tutaj właściwie, że chodzi o 125, to nie mamy zbytniego wyboru, więc pomijamy EVA, jeżeli ktoś ma według potrzeb. Klawisze i osie joysticka, z których dzisiaj będziemy korzystali na potrzeby dzisiejszego poradnika, są następujące. Dział control, samolot Su-25D. I rozpoczynamy od osi, dział Axis Kamal, czyli osie, klawisz Pitch, czyli mamy oś Pitch, czyli odpowiadająca za ster wysokości, przypisujemy ją do joysticka góra-dół, czyli ster do siebie to jest do góry, ster od siebie nos w dół. Warto wejść sobie tutaj wówczas jeszcze w Axis Tune i zaznaczyć takie coś jak Dead Zone, czyli strefa martwa. Jeżeli jakiś joystick jest troszeczkę już uszkodzony i ten czarny punkt trochę będzie latał i się poruszał i tak dalej, co będzie nam przeszkadzało potem w lataniu, warto ustawić sobie Dead Zone, który nam tą strefę wykluczy. Oraz polecam ustawić sobie właśnie też takie Curvature w okolicy gdzieś 25-30, wygładzi nam to sterowanie w początkowych ruchach joysticka, czyli normalnie jakbym delikatnie wychylał ster bez na zerowym curvature, o tak, to miałoby miejsce następująca sytuacja, że
samolot po prostu. O, to czerwone to jest jak aktualnie jest wychylony joystick, czarny jak zareaguje samolot, czyli ten samolot wówczas byłby bardzo wrażliwy na początkowe ruchy joysticka i ciężko byłoby wykonywać precyzyjne manewry delikatnie, więc wygładzamy sobie tą oś na 30 i wówczas joystick wychylamy aż dotąd, ale samolot zareaguje bardzo delikatnie. I tak w większości osi warto sobie przypisać. Niektóre joysticki tego nie wymagają, a niektórym może się to przydać. Dalej, oś roll odpowiadająca za pochylenie samolotu lewo-prawo, czyli pochylenie na lotkach lewo, pochylenie na lotkach w prawo, oraz ster kierunku, czyli mam tutaj ustawiony kod na pedałach ze starej kierownicy, to jest osie zetecznika pionowego i umożliwiające sterowanie podwoziem kołowym. Kto nie ma, nie musi tego ustawiać. Tutaj również Axis Tune, curvature na 30, dead zone według potrzeb i to samo w sterze kierunku i przedniego podwozia, skręcenie przednim podwoziem. Jeżeli prawy to lewy, lewy to prawy, to wówczas mamy opcję invert, możemy to odwrócić. Dalej, jeżeli ktoś posiada bardziej zaawansowany joystick z dwiema przepustnicami, do czego gorąco namawiam, bardzo się to przydaje podczas przedziwnych manewrów i pilotażu śmigłowców. Tak więc ustawiamy sobie ciąg lewego silnika oraz prawego silnika. I tutaj już oczywiście ustawiamy to bez wygładzeń, możliwie z zerowym dead zone'em. Natomiast jeżeli ktoś nie ma dwóch przepustnic, to będzie musiał przypisać swoją oś pod miejsce thrust. Następnie wracamy do kategorii wszystkie i wyszukamy opcję air brake odpowiadające za hamulec aerodynamiczny. Tutaj warto sobie zapamiętać, bo czasami niektóre komendy będzie prościej wydać je z klawiatury, niżeli gdzieś tam klikając po kokpicie bądź po joysticku. Więc B do zapamiętania i warto jest przypisać sobie je to wówczas też na joystick. I warto wybrać sobie takie miejsce na joysticku, żeby to było pod palcami. Będziemy z tego korzystać bardzo często. Czyli jak ja mam tutaj przykładowo rękę na joysticku, na przepustnicy, to hamulec aerodynamiczny mam tu pod tym przyciskiem. Następnie w kategorii All scrollujemy na dół, szukamy pozycji flaps, czyli klapy. Będziemy korzystać tutaj z dwóch opcji. Ja nie przypisuję tego na joystick, bo szkoda mi po prostu przycisków na to. Korzysta się z tego na tyle rzadko podczas lotu, więc uważam to, że nie warto, są ważniejsze rzeczy. Więc wydaję do polecenia z klawiatury flaps and up and down, czyli klapy góra-dół, klawisz F oraz klapy pozycja do lądowania, lewy shift oraz F. To jest do zapamiętania. I następnie dalej scrollujemy w dół, szukamy pozycji landing gear up down, klawisz G, tak gear, i tego też nie przepisuję pod joystick, po prostu szkoda na to miejsce. W dziale all szukamy też takie pozycje jak hood brightness down i up, lewy alt, przepraszam, prawy alt, prawy shift plus H oraz prawy Ctrl, prawy Shift plus H. Zwiększanie, zmniejszanie jasności huda przydatne podczas lotu gdzieś pod słońce, co do stosowania sobie tej jego jasności i przejrzystości. Możemy zmienić też kolor wyświetlacza nachomowego, prawy Ctrl oraz H oraz postawić, otworzyć sobie filtr na hud, dzięki czemu on będzie bardziej czytelny, bardziej przejrzysty przy warunkach mocnego oświetlenia zewnętrznego, na przykład lotu prawie że pod słońce. Następne bardzo ważne klawisze, przechodzimy w dział Flight Control i tu mamy coś takiego jak trym nos w dół, trym nos góra, z tego będziemy korzystali bardzo często. Do zapamiętania są te klawisze, one będą się często pojawiały w DCS-ie przy praktycznie wszystkich samolotach, z czego dwa z nich warto sobie przypisać na joystick. Warto je sobie rozmieścić w taki sposób, podobnie jak hamulce, żeby znajdowało się to pod palcami i nie trzeba było ręki odrywać od joysticka. U mnie są dwa przyciski z tyłu za przepustnicami, tak więc jeżeli mam rękę, to drugi, trzeci palec mam od razu na trymach,
kciuk na hamulcu dynamicznym, dzięki czemu mogę lewą ręką operować trybowania samolotu przepustnicami bez konieczności odrywania ręki, jednak gdy rękę można na klawiaturze, wówczas warto o tych klawiszach pamiętać, żeby je lepiej zapamiętać. Należy wspomnieć, że to są jakby strzałki z klawiatury przeniesione na pozycję dwukropka, kropki, przecinka oraz ukośnika. Tak więc, tak właśnie widzicie, tu jest dwukropek, to jest w dół, to tak byśmy strzałkę mieli po prostu góra, nie? Taki, można powiedzieć, układ strzałek, tylko tyle, że przeniesiony na kropkę, przecinek, ukośnik i dwukropek. I te znaki będą się powtarzały bardzo często, więc one są do zapamiętania. Warto sobie przypisać też Snap View. Ja mamy w dziale View Cockpit. To są jakby takie, można powiedzieć, podglądy na szybko, że patrząc się w innym kierunku, możemy wcisnąć jeden klawisz na joysticku celem podglądu w kokpicie na dany przyrząd, dany dział przyrządów. Polecam sobie coś takiego ustawić. Niektóre joysticki mają tutaj taki dziubek, w którym to właśnie możemy przełączać się lewo, prawo, góra, dół i skosy. Jakby joystick. Niektórzy używają to pod target designator, jednak nie polecam marnować go na target designator. Target designator można klawiszami z trymu operować, czyli z klawiatury. Natomiast to się przydaje podczas walki bardzo szybko, żeby to sobie gdzieś szybko coś podejrzeć. Tak więc custom snap view 0, klawisz dół na joysticku, to jest podgląd na przyrządy. Custom snap view 1, dół, lewy, podgląd na przyrządy z lewej strony. Tutaj możecie mieć problem z przypisaniem tego na dół lewy, można to zrobić takim trochę cheatem, bo dół lewy, widzicie, raz wczytuje, raz dół, raz lewy i tak dalej, ciężko jest ustawić tam na dół lewy, więc można powiedzieć, że przytrzymujemy po prostu dół lewy i wciskamy klawisz OK i tak dzięki temu daje się wyrzucić dół lewy. Custom w snap view 3, mam też skuty z klawiatury, można sobie przetestować, jak to ogólnie wygląda. To jest lewy klawisz Windowsa i numeryczny odpowiedni numer. Trójeczka to jest podgląd na przyrządy z prawej strony i ostatni custom snap view 5, czyli do góry umożliwia podgląd od razu na szybkiego na HUDa. Inne przyrządy, które mogą nam się, znaczy przyrządy, inne klawisze, które mogą nam się jeszcze przydać na dzisiejszym lataniu, będą to klawisze w all, zjedziemy na sam dół, zoom in slow i zoom out slow. Numeryczny klawisz mnożenia i dzielenia odpowiada za powolne powiększanie i oddalenie kamery. Dodatkowo klawisze w dziale View od F1 aż do F12, o, może powiedzieć tak, wszystkie z tych efek odpowiadają za widoki F1, widok wewnętrzny, 2 zewnętrzny, 3 flyby i tak dalej, jednostki naziemne, 5, 6, 7 na morskie. Same lecące do nas rakiety, możemy sobie takie coś podglądać, o ile wcześniej mamy odpowiednio ustawione opcje do gry single player, bądź jeżeli serwer, ustawienia reguł serwera na to zezwalają. Są serwery, na których takie rzeczy są niedozwolone, zabronione, więc nie mamy podglądu na pewne rzeczy, a nie na niektórych serwerach w ogóle nie mamy podglądu na nic, na widok zewnętrzny własnego samolotu. Przejdziemy teraz do budowania misji, na której będziemy sobie trenować. Wchodzimy w Mission Editor, Create New Mission, wybieramy opcję koalicji domyślne, czekamy aż się wszystko załaduje. Po dobrej chwili mamy załadowaną mapę, wybieramy z lewej strony samolot, stawiamy go gdziekolwiek, najlepiej nad morzem na początek, żeby nam żadne góry i przeszkody terenowe nie przeszkadzały. Tutaj ważna jest opcja, że jak postawimy samolot, się tutaj pali klawisz AD, zaznaczony przez klikając po mapie, na nas się tworzą waypointy. Klawiszem DEL je kasujemy. Ogólnie z klawisza DEL też możemy, z klawiatury możemy skasować utworzony samolot. Opcja CTRL COPY, CTRL WKLEJ V, CTRL C, CTRL V też działa, możemy tworzyć, możemy kopiować samoloty. Ale mniejsza z tym, w każdym razie postawiliśmy samolot, musimy koniecznie odkliknąć klawisz tutaj edit, że można było go w mapę wrzucić, bo jeżeli jest add, to będzie nam tworzył waypointy, więc wchodzimy w edit, możemy wówczas go wchodzić i wychodzić z niego. Opcje, przy których musimy wybrać, to opcja rosyjski, Su-25T,
skill, czy kto będzie tym umiejętność, ale no, my będziemy tym samolotem kierować, więc player może być klient, jeżeli chcemy zrobić sobie misję z kilkoma samolotami, którymi będziemy mieli możliwość sterować, więc muszę zaraz opcja klient i z pozycji misji, jak już będziemy tam z briefingu, można wybrać, którym samolotem aktualnie chcemy lecieć. W tym przypadku wybieramy player. Przechodzimy teraz jeszcze do działu prędkości i tutaj warto sobie wpisać na początek 270 bezów prędkość startową, wysokości nie ruszamy. Z tego względu, że przy tej prędkości, jaka była większa, to samolot zadrze nam od razu do góry, a jeżeli nie umiecie jeszcze go trymować, no to może być delikatny problem. 270 to samolot będzie, można powiedzieć, tak defaultowo wytrymowany, czyli nie będziecie mieli niespodzianek na starcie. I tak odklikujemy mapę, wybieramy klawisz tutaj zielony, flyby, można sobie tą misję zapisać gdzieś. Jak nie chcesz zapisywać, to nie musisz, bierzesz start, no i lecimy. Przed waszym pierwszym lotem jeszcze na szybko wytłumaczę, co to jest trym samolotu. Otóż z definicji, no trym, no to jest wychylna część steru, kierunku, lotki. Tak więc jest to wielka wychylna lotka, która ustawiona jest w locie pod odpowiednim kątem. Służy ona do zrównoważenia samolotu bez konieczności odchylania steru lotki z joysticka bądź z volantu cały czas. Tak? Czyli nie musimy trzymać joysticka cały czas, żeby samolot leciał tam, gdzie chcemy. Wystarczy go odpowiednio wyważyć i będziemy mogli tylko wykonywać z joysticka delikatne korekty, a nie cały czas walczyć ze swoim samolotem. Tak więc zobaczcie, uważam to na przykładzie steru wysokości, czyli ten tutaj na ogonku. Czyli przykładowo przy prędkości 500 na godzinę lotki będą musiały być z tyłu wycholone, powiedzmy, w takim położeniu, żeby utrzymać samolot w powietrzu, czyli delikatnie zadarte do góry, ale im wolniej będziemy lecieć, tym mniej powietrza będzie docierać pod skrzydła, czyli będzie wytwarzała się mniejsza siła nośna i nos samolotu zacznie opadać w dół, wówczas to wychylenie lotki do góry będzie musiało być odpowiednio większe. Przykładowo takie. I co zrobić, żeby nie trzeba było joysticka cały czas trzymać joysticka do siebie, odchylonego, bo to jest oczywiście męczące i denerwujące. Można samolot wyważyć. Właśnie klawiszami trym nos do góry. Trzymam teraz nos do góry. Widzicie, lotka wędruje do góry, czyli możemy ją sobie po prostu ustawić odcyk w takim położeniu i to da nam przykładowo odpowiednie wyważenie do wysokości 500 km na godzinę, a gdyby będziemy zwiększali prędkość, no to będziemy musieli pchać nos samolotu w dół, tak? Czyli znowu joystickiem trzymać to cały czas w dół, to no, ciężka ta sprawa, denerwująca, więc wyważamy samolot po prostu lotką w dół, a z joysticka wykonujemy tylko delikatne poprawki, korekty. Wówczas nie musimy cały czas joysticka trzymać wychylonego w danym kierunku, tylko będziemy wykonywać delikatne korekty joysticka, a samolot będzie idealnie wyważony i powinien lecieć tam, gdzie chcemy. Tak więc rozpoczynamy nasz pierwszy lot. Wciskamy klawisz Fly, przepustnicę ustawiamy jakieś 70% jej wychylenia i praktycznie samolot powinien nam być wytrymowany do tej wysokości i prędkości, nie będzie wymagał jakichś mocnych korekt. Wciskamy klawisz Fly, przybliżam klawisze numeryczne raz, tak żeby widzieć pierwszy rząd, chyba żeby próbował to pokazać. On delikatnie opada, ale to póki co nie jest ważne. Zwróćcie uwagę, tak, tu, tak wam pokazywałem wcześniej. Przyrząd, na który należy zwrócić szczególną uwagę, kąt natarcia, prędkościomierz, czy prędkość spada, czy rośnie, wysokościomierz barometryczny oraz wariometr. To są przyrządy bardzo, bardzo przydatne, na które będziemy zwracać cały czas uwagę. Teraz troszeczkę z joysticka będę go korygował. Pokażę wam kamerę tylną na joystick, mniej więcej, żebyście widzieli, co się dzieje z joystickiem samolotem. Troszeczkę go wyrównam. Na chudzie mamy ściągę. Tu jest prędkościomierz 450 km na godzinę. Resztą się póki co nie przejmujcie, tylko pokażę wam to, co jest póki co bardzo ważne. 450 km na godzinę.
jest wysokość, na której aktualnie się znajdujemy, 2270 metrów. Jeżeli jest R, to jest wysokość radarowa. Ona działa tylko do wysokości chyba 2 km, powyżej 2 to już wchodzi na barometryczny. Tu mamy wariometr. Widzimy, wskazówka jest poniżej 0, jakieś minus 0,5, stąd mamy 0,3. Teraz widać, że delikatnie rośnie. Więc to jest taka ściąga. Jeżeli ten wskaźnik zejdzie idealnie na 0, znaczy, że samolot się ani nie wznosi, ani nie opada. Widzicie, teraz rośnie. To jest 0,3, 0,4. I tak póki co lecimy jak postrzelona kaczka. Nie tykam joysticka w ogóle. Tu mamy pochylenie samolotu. Jest aktualnie 5 stopni. Widać, delikatne jest pochylenie samolotu na prawe skrzydło. Tu jest kurs, jakim aktualnie lecimy. Odczytać można stąd. C, tak mówiłem wcześniej, jest północ. Tu jest 10 stopni, 20, 30, 3 to jest 30. Tak mówiłem wcześniej, 0, ostatnie 0 jest obcięte. Także jak widzicie, samolot póki co zaczyna coraz bardziej skakać. Troszeczkę zaingerujemy z joysticka, go trochę położę. Warto zwiększyć kontrast. Na HUD-zie prawy kontrol, prawy shift i H, klikając parę razy i załączając filtr na HUD, prawy shift oraz H, no i wówczas mamy je są dużo bardziej czytelne. Także póki co nie tykam zbytnio niczego w samolocie. Widać, samolot jako tako leci. Zwróćcie uwagę teraz na jedną rzecz, że on teraz ma tendencję cały czas wzrostową, tak? Cały czas delikatnie zaczyna się wznosić. Wówczas go musimy potraktować trymem w dół, tak? Czyli tak go trymować. Ja go kładę z ręki go położę na 0, tak? Czekam, aż się zrówna tutaj 0, a to jest ściąga tutaj, na analogowym. Oczywiście analogowy jest dokładniejszy, lepiej widać, kiedy te zmiany mają miejsce. A na chudzie tylko traktować taką informację. O, ja teraz nos trym dół. Nos trym dół, kilka kliknięć, około 6-7 kliknięć w dół. I zobaczcie, że samolot się troszeczkę uspokoił. Zaczyna podać dół, to teraz dwa kliknięcia trym do góry, może trzy. Trzecie kliknięcie za dużo o jedno, czyli daje jedno kliknięcie jeszcze w dół. O. I zobaczcie, że już mam samolot wyważony lotką. Teraz muszę tylko wykonywać delikatne korekty na joysticku, ewentualnie kliknąć go znowu trymem, kliknięcie w dół. Jedno, co będzie nam psuło całkowicie cały czas trymowanie, to prędkość, o której wspomniałem wcześniej. Jak widzimy, było 500 km na godzinę, już mamy 550. Czemu? Bo samolot się wyrównał. Tak więc ważną rzeczą jest, że jeżeli trymujemy, to trymujemy do danej prędkości. Jeżeli samolot cały czas prędkość samolotu rośnie, to my będziemy musieli go cały czas trymować delikatnie w dół. O kilka kliknięć w dół i w dół, bo on się będzie rozpędzał. Dlatego ja teraz ujmę trochę przepustnicę troszeczkę w dół. Zdejmiemy mu trochę ciągu, żeby on przestał się rozpędzać. Jeżeli się już rozpędzi, przestał się rozpędzać, możemy znowu go przetrymować kilkoma kliknięciami w dół. I widać, że przestał się już rozpędzać i przestał też tracić wysokość. Mamy 0,0. O, takie coś starajcie się osiągnąć po raz pierwszy, żeby prędkość nie ulegała zmianie. Ściągę macie tutaj, żeby wariometr był na 0, nie rósł, nie opadał i trzymał stałą, samą wysokość. To jest tak zwany lot poziomy na wprost w lotnictwie. Pierwsza rzecz, którą się będziecie uczyć, jak wsiądziecie do samolotu rzeczywistego, będziemy się uczyli lecieć prosto. Teraz zobaczcie jedną kwestię. Ja ściągnę przepustnicę do zera, tak? Daję 0 i popatrzcie, co się będzie działo z samolotem. Ciąg 0. Tak jak mówiłem, zacznie on opadać i też tracić prędkość. Widać już po wskaźnikach, że prędkość zaczyna spadać, samolot zaczyna opadać, no i możemy go z ręki oczywiście podciągać do góry, nie? Żeby go utrzymać. Jeżeli go utrzymamy tak, żeby nie opadał, żeby trzymał prędkość, to będzie prędkość mocno spadała. Zrywamy się do prędkości 500 km na godzinę, tak jak spróbujcie też sami zrobić. Równamy się do 500, jeszcze 20 km na godzinę. Teraz dodamy ciągu stopniowo. Dodajemy ciągu, okolice 82%. I trymem do góry
porównamy maszynę. Tak, żeby prędkość ani wysokość się nie zmieniała. O! Kliknięcie jeszcze w dół. Mamy cyk, 0, 0. Prędkość się nie zmienia, wysokość się nie zmienia, wariometr się nie zmienia. Mamy samolot wytrymowany. Zwróćcie na jedną jeszcze rzecz uwagę, że to jest podobnie jakbyśmy jechali z samochodem. Możemy też zmieniać prędkość, niekoniecznie dodając mocy do silnika. Możemy tą prędkość zmieniać, zmieniając wysokość, tak? Jeżeli podciągnę samolot ręcznie do góry na joysticku, no, powiedzmy 10 stopni, prędkość spada, bo jadę, powiedzmy, samochodem po wzniesieniu o wysokiej wartości 10 stopni. Muszę wtedy dodać, jak w samochodzie, gazu, tak? Żeby utrzymać prędkość. Mogę to samo też zrobić jadąc z górki. Jeżeli będę jechał z górki, czyli nos samolotu w dół, powiedzmy, położę go na horyzont. Patrzcie, że prędkość rośnie. Tak, prędkość wzrasta. Mamy, a my pamiętamy, że wytrymowaliśmy się do prędkości 500, tak? Także zobaczcie, jeżeli wyrównam się znowu do prędkości 500, tak? Z ręki z joysticka go ustawię, o, cyk. Troszeczkę w dół. Uprzednio trymowaliśmy się do prędkości 500, tak więc teraz nie będziemy musieli trymować się ponownie. Puszczam joystick i samolot praktycznie powinien trzymać swoje parametry. W niewielkim stopniu może się to zmieniać, ponieważ wcześniej byliśmy wytrymowani do prędkości 500, czyli można powiedzieć, że lotki z tyłu mamy ustawione cały czas w tym samym położeniu do prędkości 500, stąd generowana jest ta sama siła. Na lotkach na zdarty jest 5 stopni do góry i mamy tą samą siłę nośną. Oczywiście to będzie wszystko zależało od stanu załadowania samolotu. Im bardziej za samolot załadowany, tym będziemy musieli ten samolot zadzierać do góry coraz bardziej i generować tym samym większy kąt natarcia. Ostatni przykład jeszcze pokażę zwiększenia prędkości. Powiedzmy, tutaj mamy 90% ciągu. Tak, i samolot zaczyna już mi wyrywać z joysticka do góry. Muszę na joysticku cały czas ten trzymać w dół. No i zaczynam działać trymerem. W dół puszczam. Rozpędził się 530, do 600 km na godzinę lecimy. Jest 550. Znów klikam trymerem w dół. Jedno kliknięcie, znowu następne kliknięcie i kolejne, i kolejne. I widzimy, jak się pięknie utrzymujemy na tej samej wysokości. Kolejne kliknięcie. Po prostu trzeba przewidywać jego ruchy. Doszliśmy do prędkości 600 km na godzinę. Redukcja ciągu do 80%. Żeby utrzymać prędkość. Kliknięcie lekko do góry i znów jesteśmy wytrymywani do prędkości 600. Patrzcie, że kompletnie praktycznie nie muszę trzymać joysticka, żeby pewne korekty wykonywać. Samolot mniej więcej będzie się poruszał w tym samym kierunku cały czas, delikatnie przechylając się w jedną i drugą stronę, w zależności od turbulencji, wiatru i tak dalej. Teraz ustawione są warunki atmosferyczne, oczywiście nierealne, brak powietrza, ruch w turbulencji i tak dalej, więc to nam póki co przeszkadzać nie będzie. Tak więc wiecie już, że trymowanie samolotu dokonujemy do danej prędkości, tak? Jeżeli nam się zmienia prędkość, to automatycznie samolot będzie latał jak postrzelona kaczka, góra, dół i po prostu będzie ciężko go opanować, żeby leciał na stałej wysokości. Więc zapamiętujemy przykładowo prędkość 600, do niej trymujemy i wówczas jakiekolwiek manewry nie zrobicie, o ile prędkości nie stracicie, o, to powinno być wszystko dobrze. Teraz jest oczywiście wszystko źle. Ustawię go znowu z ręki na prędkość, tak, żeby wysokości nie tracić. Ale patrzcie, mamy stratę. Jest 40 km na godzinę straty. Już mi samolot, o, puściłem joystick i już mi opada. Leci w dół. Więc co trzeba zrobić? Rozpędzić samolot do 600 km na godzinę, ewentualnie ustawić na nowo trymer. Ja sobie przygotowo to przepustnicą. Dodamy prędkości do 600 km na godzinę i ujmujemy. Wyrównam prędkość o okolice 84%, co powinno dać mi żądaną prędkość. I patrzcie, znowu nie muszę trzymać joysticka. Dlatego to jest podczas lotu w formacji bardzo, bardzo, bardzo ważne, żeby utrzymywać stałą prędkość, dzięki czemu łatwiej jest się utrzymać dla każdego formacji bardzo blisko siebie oraz podczas strzelania z karabinu, z działa obrotu rakiet niekierowanych
kierunku celów naziemnych. Jeżeli występuje bardzo duża różnica między tym, co mamy na drążku, a starami, czyli na przykład mocno zbije prędkość, otwierając hamulec aerodynamiczny, palą się lampki otwarcia hamulca aerodynamicznego, więc mocno wyhamujemy nawet do 400 km na godzinę i zobaczcie, co się będzie działo z kątem natarcia. Ja będę starał się utrzymać samolot na tej samej wysokości, czyli będę go zadzierał coraz bardziej. Nie, na pora 450 widzę, że starczy. Ok, zamykam hamulec aerodynamiczny. I mamy dosyć, nie, do 400 nawet zajdę, będzie jeszcze większa wartość. Patrzcie, już joystick trzymam dosyć mocno wychylony do tyłu. Tak. I już jak są takie wartości duże, to wówczas jak go puścimy, to dosłownie runiemy w dół. O, tak, teraz zaczyna od razu lecieć w dół, dosyć gwałtownie. Jeżeli tak, macie już dosyć duży naciąg na joysticku i jest problem z utrzymaniem go na tej wysokości, to wówczas robimy taki trik, że jakoś się porównamy co do prędkości, że trzymamy klawisz trymowania do góry, tak? Jednocześnie zmniejszając wychylenie joysticka. I włączam teraz trymowanie do góry, trzymam cały czas i jednocześnie sukcesywnie puszczam joystick. O! Ok, jest. Mniej więcej samolot jest wytrymowany do prędkości 370 km godziny. Prędkość widzę, że spada, muszę delikatnie dodać ciągu i znów można powiedzieć, że możemy lecieć bez skorzystania z joysticka. Zobaczcie, co się teraz będzie działo przy takiej małej prędkości. Mamy samolot zatarty już prawie 13 stopni kąta natarcia. Zobaczcie, jak jesteśmy już zatarci do góry. Mniej powietrza dociera pod skrzydło. Generowane jest mniejsze ciśnienie pod skrzydłem, dzięki czemu potrzebujemy wyższego kąta natarcia, żeby utrzymać samolot na danej wysokości. Zobaczmy, co się będzie teraz działo, gdy przekroczymy kąt natarcia do określonych granic. Powstaje wtedy taka tak zwany stall effect. Warto sobie go poćwiczyć. Będę starał się za wszelką cenę utrzymać samolot ku górze. Mamy kąt natarcia już w żółtej strefie ostrzegawczej, 300 km na godzinę. Zerowy ciąg. Staram się ręcznie utrzymać samolot, żeby nie opadał. Załączy się alarm przekroczenia kąta natarcia. Zaczynają się wibracje i zaraz zaczniemy spadać. Maksymalne wychylenie joysticka. Widać, samolot już nie reaguje. Zaczyna nam się przechylać, traci noszenie. W takim wypadku co najlepiej zrobić? Pozwolić mu po prostu nie panikować i pozwolić mu nabrać prędkości. Ciągu nie warto dodawać, jeżeli już lecimy w dół. Warto go delikatnie wyprowadzić z lotu nurkowego. Ok, mamy. Musimy dodać delikatnie teraz ciągu, żeby utrzymać prędkość 600 km na godzinę. Ok, nie będzie 570. I znowu trzymam teraz trym w dół i trymuję go w dół, jednocześnie delikatnie puszczając joystick, puszczone. Delikatne korekty jeszcze na przyciskach z tyłu. I mamy samolot ponownie, można powiedzieć, wytrymowany. Tak więc, skoro umiecie już trymować i wychodzi wam to dobrze, czas jest rozpocząć zakręty. Mamy samolot wytrymowany do 600 km na godzinę. Rozpoczynamy zakręt w lewo, pod kątem 30 stopni lewo. Tak, musimy cały czas pilnować prędkości i wysokości wariometru, czy jedno i drugie nie opada za bardzo. Rozpoczniemy zakręt w lewo. Zakręt w lewo należy wykonywać tak, żeby położyć skrzydło przykładowo na 30 stopni, 45 stopni bądź więcej. I robi się tak, żeby nie tracić prędkości oraz wysokości. Czyli delikatnie pochylam joystick w lewo, jednocześnie skręcając, samolot zacznie opadać, więc muszę go delikatnie odciągać do góry. Tak? Odciągam go cały czas delikatnie do góry. O.
prędkość nam delikatnie wzrosła, trzeba ująć ciągły minimalnie jeszcze. O, i tak jest, można powiedzieć, prawie że prawidłowo wykonywany zakręt, z jedną różnicą, o czym mówiłem wcześniej, to jej ta kulka, tak? Powinniśmy dodać do tego jeszcze lewy pedał delikatnie, żeby tą kulkę wprowadzić w strefę środkową. O! I teraz mamy perfekcyjny zakręt. Można to robić na symulatorze bez steru kierunku. Jak w rzeczywistości, jakbyśmy latali, to musielibyśmy jeszcze to pedałem korygować w TCS-ie. No, da się bez tego żyć. I wyprowadzenie z zakrętu przechył w prawo. I tak będziemy musieli dać samolotu delikatnie ku dołowi. Tak? I delikatnie ku dołowi. Mamy wytrymowany samolot do 600 km na godzinę, więc de facto on powinien się na tej wysokości utrzymywać. Jak tak sobie już wyćwiczycie zakręty przy różnych prędkościach, sobie wyćwiczycie, wytrzymywać się do różnej prędkości i starać się po prostu wykonywać zakręty coraz ciaśniejsze w lewo bądź w prawo, utrzymując samolot w tych samych parametrach lotu. Jak już tego się nauczycie, pora przejść do zwiększania wysokości. Można to robić na dwojaki sposób. Wytracając prędkość, wówczas trzeba będzie się przetrymować, bądź ewentualnie zwiększając prędkość, nie zwiększając prędkości, trzymając stałą prędkość, dając tylko ciągu na silnik, powiedzmy do 100%, a staramy się ustawić nos samolotu tak ku górze, ostro, aby utrzymywać stałą prędkość, 600 km na godzinę. Widać, prędkość spada, czyli kąt jest zbyt duży. Obniżamy kąt, tak żeby utrzymać stałą prędkość. 590, czyli coś będzie poniżej 20 stopni. Przykładowo dorównam się do 2,5 km barometrycznej. Jak będę się równał, to oczywiście pierwsze co, to będę musiał ściągać przepustnicę, tak? Mamy 2300, 2400, dobra, równamy się do 2500, ściągam przepustnicę. No nie, będzie 2600. I tak, my się wytrzymywaliśmy do prędkości 600 km na godzinę. Jeżeli wszystko poszło ok, powinniśmy dokonać tylko niewielkich zmian na trymerze, ponieważ jesteśmy już troszeczkę wyżej. Jest mniejsza gęstość powietrza, ale samolot znów powinien się zachowywać się znośnie, bez problemów. Jeżeli teraz zniżamy i chcemy utrzymać stałą prędkość, warto jest to zrobić w ten sposób. Ściągamy ciąg do zera, kładziemy nos delikatnie poniżej horyzontu, patrzymy, jaka jest prędkość. 600 km na godzinę. Nie zmienia się? To dobrze. No i w ten sposób schodzimy. Jak szybko schodzimy, mamy to tutaj, jakieś 1500 15 metrów na sekundę. I to nam pozwoli idealnie powolutku wytracić wysokość. Możemy też tą wysokość wytracać, otwierając hamulce dynamiczne, tak? Generujemy dodatkowe opory, prędkość spada jeszcze bardziej, więc my musimy położyć się jeszcze głębiej. Tak? O. Teraz schodzimy na hamulcach aerodynamicznych. Wytracamy szybko wysokość. I szybciej tym samolotem schodzić się nie da, jeżeli chcemy utrzymać stałą prędkość. Ok, i powiedzmy, równamy się do wysokości około 1300 metrów barometrycznej. Delikatna korekta na trymerze. I można powiedzieć, że znów go mamy. Teraz jak już rozumiecie podstawowe delikatne manewry, już wiecie, jak samolot się zachowuje, wiecie, jakie są różnice z tego, że jak prędkość spadnie, to nos samolotu pójdzie w dół, trzeba będzie go podciągać, trymować i tak dalej. Jeżeli to już wszystko rozumiecie, to czas zacząć manewry bojowe, czyli przykładowo ostry
zakręt. No, w tym przypadku pójdę w lewo, bo kąt mam góry z prawej. Więc tak. Maksymalny zakręt możemy uzyskać przy maksymalnym kącie natarcia. Wychylenie joysticka na maksa powyżej kąta natarcia nie przyniesie rezultatu. Będziemy tylko tracić prędkość, a samolot będzie mocno wibrował i nie będzie chciał aż tak efektywnie skręcać. Tak więc kładziemy się na skrzydło, starając się utrzymać tak na samolot, żeby nie opadał. I pogłębiamy przechył na tyle, aż uzyskamy maksymalny kąt natarcia, dodając też i przepustnicę. Więc o, mamy niemal maksymalną wartość osiągu samolotu podczas zakrętu. I to już jest maks, wyżej już wchodzić nie możemy. Okolice 4G. Powiedzmy, wychodzimy z tego. Tak więc, jak będziecie robić wszelkie manewry, uniki i tak dalej, miejcie pod uwagę kąt natarcia, żeby nie wykraczać poza jego granice. Kolejną jeszcze już końcową rzeczą, którą was przygotowuję do lądowania, tylko się ustawię tak, żebym miał więcej miejsca, to jest konfiguracja do lądowania. Klapy do lądowania możemy wypuścić, jak dobrze pamiętam, przy prędkości 450 km na godzinę, tak więc musimy zwolnić. Zwalniamy. Otworzymy hamulec dynamiczny, żeby ten proces przyspieszyć. Zacznę go trymować delikatnie do góry. I to sobie też przećwiczcie, bo to wam się przyda do lądowania. Mamy 450, chowam hamulec dynamiczny, dodaję trochę ciągu, to żeby samolot utrzymywał się cały czas na tej samej wysokości i otwieram klapy pierwsze, czyli klapy manewrowe. Po otwarciu klap zawsze nos idzie do góry, więc trzeba będzie się przetrymować trochę do dołu i spadnie prędkość. Teraz zwolnimy jeszcze bardziej do 350 i otworzymy podwozie oraz klapy do lądowania. Zwiększą się opory i starajcie się ćwiczyć to tak, żeby samolot utrzymać w powietrzu na tej samej wysokości. Mamy 390, 380, 70, klawisz lewy Shift F, klapy. Zapalą się lampki, klapy do lądowania. Mamy. Trzeba teraz dodać mocy, żeby się ustabilizować. Następnie podwozie dół. Prędkość 300 do podejścia. O. Teraz starajcie się wyrównać samolot tak, żeby nie tracił ani znowu ani prędkości, ani wysokości podczas lotu. Jesteśmy w konfiguracji do lądowania. Przy tej prędkości będziecie starali się podchodzić do lądowania i nabycie tej umiejętności znacznie wam ułatwi wykonanie prawidłowego lądowania i uniknięcie niespodzianek przyziemienia gdzieś w okolicznym lesie. Wygląda to mniej więcej tak. Klapy wysunięte, podwozie wysunięte, samolot nie opada. I teraz byśmy chcieli jeszcze opadać, tak? Przetrunujemy opadanie z prędkością opadania okolice 6 metrów na sekundę. Czyli musimy położyć samolot delikatnie ku dołowi, zacząć nabierać prędkości, więc jednocześnie przepustnicę musimy ściągnąć, bo jedziemy z górki, jak samochodem. 4, 5 i 600 metrów. Delikatna korekta na trymerze. O. I w takiej konfiguracji będziecie podchodzić właśnie do lądowania i łatwo sobie od razu określić miejsce, gdzie przypierdolimy w ziemię. Jest to mniej więcej tutaj ten obszar. Skąd to wiem? Bo to się nie zmienia.
wszystkie piksele jakoś się delikatnie przesuwają, natomiast jest pewien obszar na HUDzie, który nie ulega zmianom i tam, gdzie się nic nie zmienia, tam po prostu będzie punkt, gdzie przywaliłem. No. I tak właśnie będziecie schodzić. Warto się tego też nauczyć w powietrzu na bezpiecznej wysokości, żeby potem się nie zdziwić przy lądowaniu. Bierzcie cały czas zawsze pod uwagę kąt natarcia, jaki macie. To jest bardzo, bardzo ważne. Jeżeli mamy zbyt dużą wysokość, możemy do tego dołożyć jeszcze hamulce aerodynamiczne, co zgeneruje nam dodatkowo opory na skrzydłach i pozwoli schodzić jeszcze ostrzej. Jak już to wszystko panujecie, będziecie już tacy cwani, że potraficie już latać w konfiguracji do lądowania, potraficie trymować samolot, szybko wam to wychodzi, umiecie skręcać, nie tracić wysokości, trzymać odpowiednie parametry lotu, to tą lekcję można uznać za zakończoną, macie odpowiednie umiejętności, żeby pójść dalej. Teraz chowam hamulce aerodynamiczne, rozpędzam samolot i wychodzimy z konfiguracji do lądowania. Chowamy podwozie, klapy. I znowu warto sobie zapamiętać właśnie okolice 80%. To jest miejsce, gdzie samolot nie będzie, gdzie prędkość samolotu nie będzie wzrastała. A teraz patrzcie, już jest nawet poniżej, bo spaliliśmy paliwo, samolot stał się lżejszy i tym samym nie potrzebuje już takiego ciągu dużego, żeby utrzymać się na stałej wysokości. Tak więc, jeżeli potraficie się już trymować, powiedzmy, chcemy szybko wejść na 3 km, ciąg na maksa. Nawet niech zmieni prędkość, ale przykładowo już mówiąc, już takie robienie coś na szybkiego, wchodzimy nawet bojowo na 3 km barometryczny. Wysokość barometryczna mamy tutaj. Staramy się wejść jak najszybciej. Jeżeli tak szybko przeprowadzi trymowanie, to już jest naprawdę dobrze. Kilometr, dobra, nie będzie 2 km, bo to będziemy się czekać zbyt długo. Wchodzimy na 2 km i chcemy się wytrzymywać do prędkości 600 km na godzinę, tak? Czyli już z joysticka kładę go na ten, gumuję przepustnicę. Prędkość prawie mam. Trym teraz w dół. O, jest? Jest. Więc jak tak szybko będzie wam się udawało robić trymowanie, to spokojnie możecie już iść dalej. Macie lekcję zaliczoną. Tak więc ćwiczcie. Tak wam pokazałem trymowania. Jest to bardzo ważna umiejętność, niezbędna do latania. Ćwiczcie, praktykujcie, tak tutaj wam pokazałem. I jeżeli panujecie już wszystkie umiejętności, to możemy przejść do następnej lekcji. A tymczasem życzę wam bezpiecznych lotów i powodzenia w ćwiczeniu. Trzymajcie się, hej, pa.